I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do przeglądowego odcinka z gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, czyli gry polskiej produkcji, która będzie miała swą premierę już 4 czerwca. I w dużym skrócie, czym jest ta gra po pierwszych godzinach kontaktu z nią? Dla tych, co znają poprzednią odsłonę, mamy tu sporą ewolucję. Zdecydowanie lepsza optymalizacja, bo gramy w 4K wszystko na ultra i nie widziałem miejsca, w którym by to spadło poniżej 60 klatek. Wygląda również bardzo ładnie. No, sam zamysł snajpera myślę, że nie jest obcy i trzeba przyznać, że snajper ogólnie od CI Games potrafił bawić w większości swoich wydań, ale to jest zdecydowanie tym, które przyciągnie na długie godziny, szczególnie osoby, które lubią kombinować i wykonywać pewne misje na różne sposoby. No właśnie, dla osób, którym ten tytuł niewiele mówi, chyba najlepsze porównanie byłoby gdzieś w kierunku ostatnich Hitmanów, czyli zabawa, gdzie dostajemy różne zadania i mamy wolną rękę, jak to wykonamy. Możemy na przykład coś zhakować przy użyciu drona, możemy zakraść się do tego punktu sami, możemy zlikwidować wszelkich wrogów stojących nam na drodze, a pewnie znalazłaby się masa jeszcze innych pomysłów. I to przy samym hakowaniu. A dochodzi jeszcze eliminacja, sabotaże, oczyszczenie pewnych terenów z problemów i tak dalej, co też poznamy już przy pełnej wersji. Choć główną osią zabawy jest broń snajperska i jej użycie na polu bitwy. I nim zaczniemy naszą misję, to coś może właśnie o tym, jak wygląda przygotowanie do spotkania. Możemy sobie wybrać broń czy zakupić, bo wykonując dane zlecenia dostajemy punkty doświadczenia, jak również pieniądze, które warto przeznaczyć na zakup lepszego arsenału. Może coś sobie tutaj wymyślimy, to wygląda całkiem nieźle. Choć warto też zwrócić uwagę na amunicję specjalną, jaką możemy wykorzystać w czasie walki, bo ona niejednokrotnie też nam daje spore pole do popisu, jeżeli chodzi o to, jak wykonamy jakieś zadanie. Chcesz kupić? A kupuj, mamy pieniądze. Najwyżej w pełnej wersji będziemy się martwić o to. Oczywiście każdą broń można jeszcze dodatkowo modyfikować, na przykład nie obraziłbym się na tłumik. 42 tysiące za tłumik. No pięknie, hamulec wylotowy, ale no bierzemy. Będziemy cichym snajperem, jakoś tak spróbujemy coś w tym temacie zdziałać. Można wybrać dodatkową amunicję, wybuchowy pocisk AMP, przebijający. Przebijający jest niezły na potężnych przeciwników. Ale może nam AMP? Albo dobra, coś na większego zwierza weźmiemy, AMP jakoś inaczej wykorzystamy. Zresztą można by było jeszcze rozszerzyć nasz magazynek. O właśnie, dodatkowe miejsce na amunicję specjalną. Poczekamy z tym jeszcze, bo przede wszystkim tu może nie będziemy zmieniać naszej broni dodatkowej, tak? Pokażę pokrótce, jakie tu bajery nam potrafią wskoczyć, więc naprawdę dla fanów to całej rozgrywki tego typu, gdzie modyfikujemy naszą postać i to, co tu się może dziać, jest naprawdę sporo takich smaczków, a do tego wszystkiego, no o ile dron może nie jest aż tak obcy w serii, gdzie tu mamy, dawać nam sokoła, 27 tysięcy, no to pewną nowością może być wieżyczka. Automatyczny karabin, który no, też przydaje się niejednokrotnie na polu bitwy. Okej, zostało nam 56 tysięcy, a może kupimy ten magazynek większy. To nie było takie złe. Celownik hybrydowy? Nie będziemy kombinować. Kupimy większy magazynek, bo może wykonamy misję na kilka różnych sposobów, więc przyda nam się. Amunicja MP przebijająca zwykła. No dobra, tyle jeżeli chodzi o broń, w dużym skrócie, bo też no, więcej smaczków będzie w pełnej wersji, jak już zastanowimy się nad tym, co będziemy chcieli kupić, ale prócz broni możemy ulepszać też naszą postać w różnym zakresie. Maska, zwiad, wsparcie, wykrycie, tak? Nie chcę też tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, bo to przyjdzie z premierą, ale widać, jak wiele rzeczy można tutaj rozwinąć i dorzucić do naszych zabawek, żeby te misje przebiegały jeszcze sprawniej. Dobra, rozdam tu jakoś punkty i zobaczymy się przy odprawie. No i coś udało się wybrać, ale nie będę jeszcze zdradzał, co to było. Wracając do samych zadań w trakcie naszej misji, nie musimy ich wykonywać przy jednym podejściu, tak? Możemy sobie podzielić, że o tym razem wskoczymy, na przykład wyłączymy zagłuszacze, dokonamy sabotażu głównej anteny i uciekamy z bazy. Albo w trakcie misji zachować ten postęp i lecieć do kolejnych. Tak, więc na przykład dobór broni tutaj jest istotny, że można sobie przygotować wyposażenie na wyłączenie zagłuszaczy i sabotaż głównej anteny, a później na likwidację człowieka. Oprócz tego, w trakcie misji dostajemy jeszcze wyzwania, czyli takie pomniejsze zadania, które też nam dają pieniądze czy poszczególne punkty.
jak również mogą pojawić się dodatkowe łowy. Wchodząc w dane miejsce, dostajemy informację, że słuchaj, tutaj Nasim gdzieś tam biega w okolicy, zlikwiduj go. Zresztą, co będę opowiadał? Rozpocznijmy kontrakt i spotkajmy się na miejscu. Jesteś w trakcie innej misji? Może być. Doświadczony snajper? No niestety, ta wersja przedpremierowa nie pozwala nam na łatwiejszy poziom trudności, więc lecimy. Oczywiście przed rozpoczęciem każdej misji dostajemy cutscenki fabularne, które wprowadzają nas do historii tej części snajpera, ale tym razem sobie to pominiemy, zostawimy do pełnej wersji. Hellstrom's data center is impressive, but financed with stolen millions and focused on acquiring more. Your last message was unclear. Transmission is poor. It's the satellite jammers. Comms will be weak till you disable all three. First target is ahead. Roger. Stand by. No ale czy to nie wygląda pięknie? Naprawdę coś cieszącego oko. Co więcej, zostawiamy ślady za sobą. Ale ważniejsza rzecz. Wrogowie zostawiają ślady, po których możemy ich tropić. I ukatropić. Jakoś tak to połączyć ze sobą. Wśród tych zdolności specjalnych, które odpaliłem, no to zdecydowanie lepszy kamuflaż. Mam nadzieję, że przełoży się to na słabe wykrycie. Kogoś tam chyba widzę. Ale zobaczymy, jak to działa. Nie miałem jeszcze okazji biegać w tej misji. No proszę, i to za co lubimy snajpera najbardziej. Te przerywniki. Te slow-mo. No gołębeczki, a może na spacer pójdziecie, to byśmy sprawdzili kolejną zdolność przygotowaną na to spotkanie, a mianowicie możliwość ubicia tak w szeregu najpierw jednego nożem i zaraz drugiego, ale nie wiem czy ci się ruszą, więc stracą głowę. O, a jednak poszli. Myślę, że stracą głowę ze snajperki. Jak się to rozwiążemy, panowie. Może warto było wziąć drona do ich likwidacji albo inne zabawki. No teraz już za późno. To który pierwszy? Miało wyglądać to nieco inaczej. Przynajmniej z opisu, jaki dostaliśmy w rozwoju postaci, ale... liczy się efekt. Tak do tego podejdziemy. Zobaczmy miejsce, w którym powaliliśmy snajpera, bo mam wrażenie, że z niego będzie dużo łatwiej nam zarobić mały rekonesans z okolicy. Przyznam też, że niesłychanie podoba mi się kreacja tych map. Z tego co wiem, dostajemy dwie takie wielkie mapy z, powiedzmy, bardzo otwartym światem. Coś takiego jak tutaj. I trzy mapy skupione głównie na misjach snajperskich. Czyli też w miarę otwarty świat, ale raczej skupiony na tym, żeby znaleźć fajne punkty dla naszego tutaj bohatera, aby móc zlikwidować cel z dużego dystansu. W końcu to snajper. No i dobra. Radio check. Over. Weak, but readable, Raven. I have eyes on the first jamming tower. Look for a control box near the top of the array. You can disable it from there. Understood. Tam jest cel naszej misji. O, i co więcej, tam mamy jeszcze jednego wroga. 146 metrów. To się nam ustawił. Kurczę, nam ręka lata. Co to wczoraj się działo? Weźmy sobie takie, możemy jeszcze bardziej, nie, to jest maksymalne zbliżenie. No nie jest to wyjątkowo precyzyjne, tak jakbym chciał, ale wydaje się, że tu uwzględniając wiatr i wszystkie warunki... zlikwidujemy wroga. Co istotne, z tego co wiem, nasz dron teraz również go ulepszy... mamy chyba zakłócenia wokół nas. Ty, wieżyczko, takie rzeczy tutaj robisz? Bo ulepszyłem naszego drona, żeby można było go wykorzystać też w misjach związanych z sabotażem czy hakowaniem, ale nie uwzględniłem w całej zabawie tego, że może pojawić się nam taka wieżyczka, albo że będziemy hakować wieżyczkę, która tak naprawdę psuje nasze drony. Tak, z jakiegoś powodu niestety jest nie do użycia. No nic, pobawimy się z okolicą tutaj, zróbmy małe rozeznanie.
oznaczmy sobie wszystkie cele. No, niestety nie mam takiego ulepszenia na ten moment. W przyszłości będzie można takie bardziej autonamierzanie sobie odpalić, dzięki czemu to będzie też sprawniej szło. I to jest również fajna sprawa, jeżeli chodzi o wykonywanie czy powtarzanie pewnych misji, że można to sobie gdzieś później zaplanować czy wykonać na nowo, w zupełnie inny sposób. Radio. Do tych różnych urządzeń możemy też zawczasu strzelić, zwrócić tę samą uwagę przeciwnika. Oczywiście jak to w tych takich skradankowych grach. Również wchodzi w grę rzut pieniążkiem i tak dalej, i tak dalej. No dobra, postaram się oznaczyć wszystkich i widzimy się za moment tutaj. Okej, wygląda na to, że mamy chyba już wszystkich, więc kolego, ty nam... O, giniesz pierwszy. No dobra, i mamy jeszcze tutaj dwie ptaszyny. Raz i... Nim się zorientuję, dwa na 60 metrów, tak nam... Na 60 metrów, tak nam będzie łatwiej. Wiem, że na moście ktoś tam chodzi. Niestety nie widzimy go zbyt dokładnie. Boję się, że jak będzie wracał, może zahaczyć tego kumpla, czy dostrzec go. Spróbujmy... Gdzie to mamy? 130? Tak! Między drzewami! Lepiej się nie dało. No i trzeba przyznać, albo inaczej. No to nie ma co przyznawać. No, czy da się bardziej satysfakcjonująco rozwiązywać te problemy? No wydaje mi się, że nie. Okej, panowie. Jeszcze wy jesteście na naszej drodze niestety tutaj. Nie wiem, czy kogoś nie dostrzegł. Coś cię gryzie? To cię gryzie. O, o! I szybko, bo inaczej już właśnie o nas by się dowiedzieli. Mamy w miarę czysto. Nie podobają mi się co prawda te wieżyczki na dole. Mamy specjalną amunicję. No to zaraz się tym zajmiemy. To tak, to się przechodziło w celowanie i Y zmieniało Y. Amunicja MP. Że przejdźmy do tego w ten sposób. No, na pewno jest nam trochę łatwiej, mając tak rozwiniętą postać. I tego typu zabawki. Okej, możemy chyba zejść do nich, bo... Control, this is Raven. I read you, Raven. I'm seeing other structures in the forest. Do you have intel? Negative, but they're likely relay stations or signal boosters for the jammers. An elevated position might be handy. I could set up an OP from one. Please repeat. I say again, I may use them to observe patrols. Understood. Your call. Control. I'm approaching the first jamming tower. Acknowledged. Hostile numbers should be low, but watch out for foot patrols. Say again. Keep an eye out for patrols. Always do. Mamy kogoś jeszcze w środku, tylko żebym go amunicją MP czasem nie potraktował, bo różnie by się mogło to skończyć. No i te wszelkie zabawki typu właśnie termowizja. 10 wrogów, strzałem w głowę. Temat zamknięty. Termowizja, która niezwykle nam ułatwia zabawę w środku. O! Możliwość chowania ciał, bo oczywiście można by było to wszystko robić od samego... O. Czy ta wieżyczka jest w stanie nas wykryć? Powinniśmy mieć opcję wyłączenia jej. Tak. To też wy... Aha. Nie! 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 Oj! Nie wiedziałem, jak działa hakowanie. Prawie by cała misja, która idzie tak perfekcyjnie, legła przez to spotkanie, ale mamy to! O, kamień serca. Kamień serca, idziemy wyłączyć to ustrojstwo, które nam prawdopodobnie drona blokowało. Zapomniałem przez to wszystko. O co tu chodziło? Oczywiście to jeden z trzech zagłuszaczy, no ale mały krok ku lepszej przyszłości. Control, first jammers. Raven. I'm looking at SAR data from satellite imaging. There appears to be some kind of tunnel network in that sector. Could be heavily guarded. Or could give you a faster route to the objectives. Roger. We have no intel on the layout. You make the call. Control out. 160 metrów, kolego. Ale kusisz. Ale kusisz. Może spróbujemy go tam ubić. Nie będzie lekko, bo... 160 metrów jest strasznie nieprecyzyjne w tym wydaniu. Ale my nie damy rady? Wow,
inny problem, że właśnie zostali zaalarmowani, więc dobrze by było, jak oni to usłyszeli. Dobrze by było opuścić ten teren. Póki o nas nie wiedzą. O, o, Achtung, pole minowe. Najgorsze, że mieliśmy mieć widok, który miał nam pokazywać, gdzie te miny się znajdują, a także opcje ich rozbrojenia. Okej. O nie! Dobra, na szczęście ten zakres błędu jest całkiem... całkiem spory. Czy możemy rozbroić? Możemy rozbroić. Nie wiem, czy z każdą miną jest coraz gorzej, czy jak to działa. Wydaje mi się, że widzę jeszcze jakieś miny przed nami, a mam... A nie, bo to nie ten system. To się nazywa szczęście. No, to też wiele zależy od tego, jaką minę wylosujemy. Czy taką, którą łatwo tu usunąć, czy jednak taką, przy której byśmy musieli się nieco więcej natrudzić. Jak to? Wow! Mino, nie zepsuj nam tego. Jesteś ostatnią na naszej drodze. Rozbrajam minę ze swoją dziewczyną. Tak była jakaś piosenka, tak? Chyba wszystko. No, nie ma to jak w wielu innych grach, że... Uwaga, pole minowe. Nie, no, Achtung to już teraz poza naszą... poza naszymi problemami. Nie ma tak w innych grach, że o, rozbroiłem minę, mam części do wytworzenia amunicji do snajperki i inne takie. No, ale myślę, że no, no... jest tu wiele takich zamysłów, które naprawdę cieszą. Pole minowe, no i jak mamy spokój, zrobiliśmy akcję w miarę po cichu, nie stanowi żadnego problemu, ale zupełnie inaczej by to mogło wyglądać w sytuacji, gdzie... O, tu już będzie dron dostępny. Zupełnie inaczej by to mogło wyglądać w sytuacji, gdzie goni nas wróg. Odblokowano punkt szybkiej podróży, czyli zakładam, że będziemy mogli się w przyszłości prędko przenosić po mapie między poszczególnymi zadaniami, gdzie już oczyściliśmy sobie ten świat. Może też trochę na wzór Hitmana dostaniemy w przyszłości możliwość startu w innym punkcie. Tak, nie tylko ten wejściowy, tylko już na przykład od razu tu, na miejscu. Oho, tam kogoś mamy. Oprócz tego gościa nic więcej. To co? Jak na snajpera przystało? 60 metrów. Trochę wstyd strzelać, patrząc na to, że założenie tej części to są wręcz strzały na dystansie ponad kilometra. I to też, jeżeli ktoś szuka takich dużych nowości, no to właśnie nastawienie na to. Raven, received. Disable it and let's open this country up to the 21st century. I don't understand why Hellstrom wants to wreck this system. With his skills, I'd just exploit it, earn a few million. Apparently you don't share his political philosophy. I don't have a political philosophy. Speaking of which, get a move on. We've got a rebellion to start. Noted. I'm Oscar Mike. I can't wait to see how the people react when Western news starts to spread. Control out. Nie chcę nic mówić, ale oni tu trzymają jakieś trupy i nie wiem, jak do tego podejść. No i kolejne nowości, kolejne zabawy to między innymi taka wieża jak tu. Może spróbujemy coś w tym temacie zdziałać, tylko zobaczmy, jak daleko ona jest. 216 metrów. You have a brief firing window to cripple each set. So that's three gears I need to hit. Not quite. There are three sets of gears, so you have nine targets. You need to change your firing position after each set. Raven, take your shot. Don't rush it. Yeah, I know. Three in quick order. It's at moments like these when I appreciate a sniper's skill. Let's hope your confidence isn't misplaced. Stand by. Control, first motor is disabled. Can't hit the other gear motors from here. Acknowledged. Move to second position. Moving. Stand by. Będąc przy nowych zabawach i zabawkach, no to właśnie tego typu zadania się tutaj pojawiają. Okej, to co? Znów skanujemy okolice. Zbrojny. Na niego przygotujemy jakąś potężniejszą amunicję, ale zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy. To, co mi się zawsze podobało w serii Sniper,
właśnie ta opcja takiego skrupulatnego rozeznania w terenie, oznaczenia wrogów i ruszania dalej. Każdy błąd może nas sporo kosztować. Tu mamy snajpera na dystansie 300 metrów. Warto będzie go również gdzieś tam ustrzelić niebawem. Kolejny moździerz. Nie wiadomo, który przeciwnik jest dla nas teoretycznie najgorszy. Tego tu nie możemy oznaczyć. Warto pamiętać o tym, że jednak się kręci w tej okolicy. Dobra, jest. Więc dla pewności jeszcze pooznaczam. Choć nie wiem, czy coś zostało i lecimy dalej. No dobra, mamy kilka fajnych punktów. Szczególnie musielibyśmy się w pierwszej kolejności zająć tym snajperem tutaj. No, oj, no szkoda gościa, na takim równym dystansie, ale cóż. Wydaje się, że snajperzy mogą być dla nas największym problemem w tej zabawie. Zastanawia mnie, czy likwidacja tego ciężko zbrojnego ujdzie nam na sucho, tak? Że nie zobaczą tego jego koledzy. Przygotujemy sobie potężniejszą amunicję. Ile to jest metrów? 200 metrów od nas, 230 metrów. Czyli coś takiego... Bullseye! A przynajmniej oko tego ciężko opancerzonego. Przełączmy sobie amunicję na coś mniejszego. Oczywiście, dla tych, co lubią, można przechodzić tę misję w postaci takiej skradanki, tak? No, ja bawię się w snajpera, no bo tak nazwa to tej gry sugeruje, że no, snajper, tak? Ale można wziąć spluwę, zrobić z tego Call of Duty. Nie jest lekko, bo naprawdę życia mamy niewiele, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dobra, chyba tu będzie ok. Można wykorzystywać gadżety. No jeszcze nie lataliśmy dronem dzisiaj. No, przy snajperze mamy ładne widoki też zawsze. Można również latać dronem i rozwiązywać te problemy. Więc opcji w tej grze jest naprawdę sporo i każdy znajdzie coś dla siebie dobrego. Niezwykle wkręca mi się ten tytuł. Żałuję, że nie grałem w jedynkę. Wiele razy namawialiście, ale uznałem trochę po tym snajperze. Gdzieś po drodze mieliśmy, nawet nie wiem, czy nie Ghost Warrior, że czegoś mi zabrakło, tak? I uznałem, że kontrakt będą podobne. Szczególnie, że czytałem, gdzieś tam były problemy z jakąś optymalizacją czy czymś takim. No tutaj, podchodząc do tej rozgrywki, kupili mnie no w 100%, tak? Znaczy, za darmo kupili, kupili dobrą rozgrywkę, w ten sposób patrząc. Ale ci kolega lata. Wiem, mu chyba mniej lata, jak sobie kucnie, tylko do tego warto mieć dobrą pozycję. O-o. Chyba już wiemy, gdzie go widzieli. Niestety tego nie zdążyłem oznaczyć gościa. I teraz nam przyjdzie płacić za to dość sporą cenę. Ale kolega, jesteś na 100 metrach. Idealnie. Ty jesteś na 128, czyli... Tak trochę nieprecyzyjnie, ale poszło. Niestety inni też wiedzą o nas coś tutaj, już w tej okolicy. 230 metrów. Gramy na tym trudniejszym poziomie wyzwania, tak? Jeżeli... Oj, no właśnie, będąc przy trudniejszym poziomie wyzwania, niestety on chyba już będzie znał naszą pozycję. Warto by było ją szybko zmienić, szczególnie, że mają moździerze. Tak, już wiedzą, gdzie się bawimy. Snajper, co gorsza, ma nas na oku. I musielibyśmy go w pierwszej kolejności zlikwidować. To jest też istotne w tej grze, opanowanie. Dwóch jednym strzałem? Tak? Też to? Czy... Kurczę, nie. Było blisko. Było blisko. Opanowanie w tej grze jest bardzo ważne, ale... Tak jakby wyciągnęli grubszą maszynę. Wydaje mi się, że mamy w miarę bezpieczne miejsce do tego, żeby próbować ich zlikwidować. Kolejno. Przyznam, że nawet gra na padzie wyjątkowo mi to odpowiada. No oczywiście jest tu wiele takich... rzeczy, które w tym pomagają, tak? O-o, ktoś idzie do nas blisko? Nie, tam chyba... BMP! BMP za naszymi plecami! Dobra. Mam nadzieję, że przez tę plantekę się nie przebiją, albo nie będą mieli planu strzelać do nas. Kolego, no kusisz tam... Ale to wchodzi.
368. No niestety. No nie. Chociaż chyba trafione, tylko że i on nas trafił. Ktoś jest blisko nas. Tak, ktoś jest blisko nas! Mamy. No i chyba to jest nasza śmierć, niestety. Mamy na karku przeciwnika. A nie, oni dopiero pancerz nas bili. Zapomniałem, że przygotowają sobie pancerze do tego wszystkiego. Warto by było zmienić broń na coś, co pozwoli nam walczyć na krótki dystans. Oczywiście musimy się chować czym prędzej. No teraz to już zdecydowanie nie mamy za wiele życia. Apteczka. Takie PUBG trochę z tego się robi. Teraz już wiem, po co przyspieszona opcja aplikowania apteczek może się przydać. W takich sytuacjach właśnie. Którędy będą chcieli nas zajść? Oj. No znaczy, zakładam, że z czołgiem nie ma co walczyć. Możemy przetestować w takim razie naszą amunicję przeciwpancerną, czy zwał jak zwał, przebijającą. Co prawda wspominali coś o pojazdach, ale nie wiem, czy o takich pojazdach. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której 100 metrów, ok, w której strzelamy z czegoś tak. Chyba, że do szyby? Nie. Nie ma szans. Nie wiem, w jaki sposób go odciągnąć od nas, ale to się coś wymyśli. Zmieńmy amunicję na zwykłą. No niestety jedyne, co przychodzi mi do głowy w tej nierównej walce, to jeszcze zastosowanie granatów. Coś, czego nie widzieliśmy do tej pory. Cyk! No niestety. Chciałem dobrze. No nic, wybijemy wszystkie problemy wokół... Co ty to, kolego? Rynkę ci ur... Zostaw to! Krzywdę sobie i komuś zrobisz jeszcze. A mógł czołgiem jeździć. No dobra. Tam jeszcze jakby jakieś... Coś walnęło? O, tak! Może tym moździerzem źle trafił? No, kolego, 240... Czyli połowa stawki gdzieś tutaj nam będziesz się... Aj, niewiele brakowało, no ale trzeba przyznać, że jak się tak schowa, to nie jest wcale lekko ich ustrzelić. Mamy to. Zaraz okolica będzie czysta, to może jeszcze byśmy sobie dzisiaj zrobili razem tę misję z wieżą, jak ona tu działa. Wieża upadła. 400 metrów. To nie będzie takie proste. Szczególnie, no nie, powinniśmy na 300 i gdzieś w momencie tutaj opadania wymierzyć, tylko że największy problem jest taki... Aj, niewiele zabrakło, coś czuję. Także problem jest taki, że 400, że jest dość duży dystans, może kucnie sobie. No niestety, musimy podejść bliżej. Choć niestety odpada opcja, gdzie przejmujemy sobie na przykład pojazdy i my do nich wjeżdżamy, korzystając z tego dobrodziejstwa. Gdzie ty jesteś tutaj? 260 metrów? Mamy cię. 250, gdzieś połowa. Szaleją nam z tymi kamerami. Oczywiście, jeżeli kogoś by drażniła tak duża częstotliwość tych slow-mo, czy tych widoków zabójstwa, czy w drugą stronę, za mało tego i chciałby przy każdym strzale wręcz to poczuć, no to jest opcja, żeby zmienić częstotliwość tego, jak to nam się prędko często pojawia. Kurczę, ale ta broń jest beznadziejna na tym dystansie. Obstrzelaliśmy go dosłownie całego i żaden pocisk nie trafił. Inna sprawa, musimy bardzo uważać, bo naprawdę zginąć w tej grze jest lekko. To, co mówiłem, to nie jest wcale tak, że można tu zrobić sobie typowe Call of Duty i... O, nie ma amunicji. I pokonać wszystkich. No nie. Niestety tak dobrze nie ma. Ale okej. Okay. Mamy widok na kolejną wieżę. Tam te paździerze, moździerze, tak zwał jak zwał. Zawiśnij. Wow! Nawet tak by chcieli, ale nie, nie. Nikt dzisiaj nie zawiśnie tutaj. Zbadajmy
100 metrów, czyli przestawmy się na setkę. O, mamy wiatr w tę stronę, to też warto uwzględnić, jak nam wieje. Czyli tak naprawdę by trzeba było na to. Mamy to. Wydaje mi się, że z dołu najłatwiej zaczynać, bo... tylko jeszcze trafię. Najłatwiej spudłować. Nice shooting. One to go. Jeszcze jeden. Control, I don't have an angle here. I need a better position. Tam. Looks like your best spot could be somewhere behind the antenna's relay station at its base. To lecimy. Jak rozumiem, gdzieś z bliska tego wszystkiego będziemy musieli to zrobić. Pytanie, czy jest to jakoś kryte, ale chyba nie. Wydaje mi się, że kto mógł być zaalarmowany w tej okolicy, to już był. Oczywiście kusi taka wizja, żeby zrobić tę misję po cichu, całkowicie. Choć, no... bardzo łatwo popełnienie błędu, tak jak widać. Raz, dwa... Kurczę, to trzy to nie jest wcale takie... takie proste do ugrania. Raz, dwa... i tu jest trójeczka... Nie wiem, czy nie za szybko poleciałem. Z drugiej strony tu powinno być teoretycznie najłatwiej, bo ten pocisk od razu zatrzymuje się na naszym obiekcie. All targets splashed. Excellent work. Wasn't totally sure I could pull that off. Well, we picked you for a reason. Head to one of the extraction points when you're done here. Tu też można zobaczyć, jak wiele ścieżek prowadzi do danych misji, także jakby chcieć robić to po cichu, prawdopodobnie szłoby się zakraść tu dołem naszego gościa, tego mocno opancerzonego, zlikwidować. Dostępna misja łowy. Nie tym razem, my chcemy jeszcze moździerze zobaczyć. No i nie ukrywam, że po tym, co dane było zobaczyć nam w tej, powiedzmy, takiej przedpremierowej wersji, czekam niezwykle mocno na... O, tego nie idzie zniszczyć. Jak to działa? To w takim razie granatami. Czekam niezwykle mocno na premierę. Mnie to już niebawem, 4 czerwca. Zobaczymy, może tak to miałoby działać? Nie. Nie do końca wiem, co z tym można zrobić. Co gorsza, nie pokazałem, jak lata się dronem. Może dron... Ty będziesz wiedział coś więcej na ten temat. Cyk, cyk. Można by było strzelać do nich tymi. Na A, truciznami, ale to raczej moździerza chyba nie uszkodzi. Okej, bywa i tak. No dobra, czas stąd wybyć. Pokażę może jakiś punkt ewakuacyjny. Mam nadzieję, że będzie w pobliżu. Tutaj muzyczka, która potrafi odwrócić ich uwagę bardzo, bardzo dobrze. No, sami też mieliśmy okazję tutaj zapoznać się zaledwie z... O, ładunek wybuchowy, miny. Tylko nie wiem, czy to nam, no właśnie, to zamiast granatów? A nie, tutaj wskoczyło, okej. Okay. Ale i tak nie wiem, czy nam czegoś nie zastąpiło. No właśnie, sokół. Dobra, zostawmy... Tak, chyba wieżyczkę nam... Nie. Soku to był ten dron. Zostawiłem w spokoju. Nie mieliśmy okazji przetestować wieżyczek, jak działają. Może postawię chociaż jedną, żeby było wiadomo, o co chodzi, tak? Cyk, cyk. I możemy jej rozkazać strzelać albo ustawić ją w trybie takim, że jak wróg nas nakryje i jest za naszymi plecami, no to też ona odda strzał. Więc tych możliwości zabawy jest naprawdę sporo. Świat też prezentuje się genialnie. No tylko trzeba jeszcze poczekać do premiery. Punkt ewakuacji. Ustanowienie połączenia to tak pewnie po to, że jakby trwała walka, no to nie możemy z niej tak łatwo uciec. No dobrze. Jak widać, jeżeli chcemy, to wracamy na pole bitwy albo opuszczamy region i podchodzimy później po raz kolejny, wykonując pozostałe zadania. Na przykład z innym wyposażeniem i tak dalej, i tak dalej. Niesłychanie podoba mi się pomysł na rozgrywkę. Mam nadzieję, że kolejne misje i mapy będą również satysfakcjonujące jak to, co dostaliśmy tutaj do tej pory. No ale to wszystko już niebawem w pełnej wersji. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!